Duchu Święty, ja modlę się. Przekonuj ludzi, którzy mnie słyszą, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Przyjaciele, karą za grzech jest śmierć. Prawda biblijna jest taka, że karą za grzech jest śmierć. Jeżeli kiedykolwiek popełniłeś Pismo Święte, popełniłeś grzech, czyli jakikolwiek błąd, a Pismo Święte jest dla ciebie jakimkolwiek autorytetem, to trzeba ci wiedzieć, że karą za grzech jest śmierć. Ale mam dla ciebie niesamowicie dobrą wiadomość. Nie musisz zasługiwać na śmierć. Nie musisz być skazany na śmierć. Wystarczy, że przyjmiesz zastępczą ofiarę. Co to znaczy zastępczą? To, że Jezus umarł zamiast ciebie. Wystarczy, że przyjmiesz to do swojego życia. Wystarczy, że uwierzysz, że On umarł za twoje grzechy. Za twoje grzechy. Za twoje grzechy. I wstał z martwych po trzech dniach. A narodzisz się na nowo. Przyjaciele, dziś przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Musicie wierzyć moim słowom. Jeżeli nie będziecie mi wierzyć, będziecie skazani na wieczne potępienie. Ale nie musi tak być. Jezus nie bez kozery poszedł na krzyż. Jezus nie zrobił tego bezcelowo. On poszedł tam po to, On po to poniósł śmierć, żebyś ty miał dostęp do życia. Dziś dla ciebie dostępna jest moc Boga. Dostępne jest nowe narodzenie. Dostępna jest moc nieba. Ale musisz narodzić się na nowo. Przyjaciele, Bóg jest bardzo zero-jedynkowy. Życie albo śmierć. Światłość albo ciemność. Nigdy nie było nic pomiędzy i nigdy nie będzie. Muszę was wyprowadzić z błędu. Nie ma czyśćca. Jeżeli do tej pory myślałeś, że jest czyściec, to informuję cię, że ktoś cię okłamał. Nie ma czyśćca. Ale najważniejsza informacja jest taka, że jeszcze dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Że jeszcze dzisiaj możesz w swoim duchu być połączony z Jezusem Chrystusem, z wiecznym życiem, z wieczną światłością. Bóg jest dobry dla tych, którzy Go szukają. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Jezusa. Jeżeli chcesz doświadczać Bożego błogosławieństwa, musisz oddać Mu swoje życie. Jeżeli chcesz iść do nieba, musisz Mu bezgranicznie zaufać i oddać Mu swoje życie. On tak bardzo Cię pokochał, że oddał za Ciebie swoje życie. Ale tak długo, jak nie oddasz Ty Jemu swojego życia, to między Tobą a Nim jest niewidzialny mur i Ty nie masz do Niego dostępu. I Ty nigdy się do Niego nie zbliżysz i tego nigdy nie dotkniesz i nie doświadczysz, jeżeli nie zaufasz Mu bezgranicznie, jeżeli nie narodzisz się na nowo, jeżeli nie oddasz Mu swojego życia, jeżeli nie uznasz Jezusa Chrystusa za Twojego Pana i Zbawiciela, Twojego osobistego Pana i Zbawiciela, nie jakiegoś tam ogólnego Pana i Zbawiciela, Twojego prywatnego, osobistego Pana i Zbawiciela. Potrzebujesz tego, przyjacielu. Żyjemy na ziemi skażonej grzechem. Każdy z nas szuka szczęścia, szuka miłości, to jest normalne. Ja kiedy nie znałam Jezusa, byłam nieszczęśliwa. Szukałam szczęścia w imprezach, szukałam szczęścia w narkotykach, szukałam szczęścia w alkoholu, szukałam szczęścia w przygodnym seksie, szukałam szczęścia w różnych rzeczach, ale nic z tych rzeczy mnie nie zaspokoiło. To było chwilowe. Przez chwilę czułam się kimś, a za chwilę byłam jeszcze bardziej sponiewierana niż przedtem. Ale w dzień, w który oddałam moje życie Jezusowi Chrystusowi, cały mój grzech został ze mnie wymazany. Mój list dłużny, obciążający mnie, na którym były spisane wszystkie moje winy, które popełniłam, popełnię i popełnię i popełniam, został przybity do krzyża. Jezus Chrystus umarł za mnie i umarł też za ciebie, ale ja doświadczam Jego mocy, dlatego, że oddałam Mu swoje życie. Ja doświadczam Jego mocy dlatego, że ja Jemu zaufałam. Jeżeli chcesz mieć cokolwiek wspólnego z Bogiem, jeżeli chcesz Go doświadczyć, to jest dla ciebie dostępne, ale tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Nie ma innych pośredników, nie ma innej drogi.
drogi do Ojca niż przez Jezusa Chrystusa. Jezus jest drzwiami, tylko przez Niego możesz wejść. Przyjaciele, dziś przybliżyło się do Was Królestwo. Kiedy słyszycie słowa Ewangelii, nie zatwardzajcie Waszego serca, dlatego że olanie moich słów będzie najgorszą decyzją w Twoim życiu. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, poczekaj chwileczkę. Musicie mi wierzyć. Musicie mi wierzyć. Nie macie innego wyjścia. Bo jeżeli mi nie uwierzycie, skończycie źle. Ja przychodzę tu i w imieniu Jezusa sprawuję poselstwo. W Jego miejsce poselstwo sprawuję. Musisz mi wierzyć. Bo jeżeli mi nie uwierzysz, skończysz źle. Jeżeli chcesz dostać się do nieba, bo na niebo sobie w żaden sposób nie zasłużysz. W żaden sposób. W żaden sposób. W żaden sposób i nigdy nie zasłużysz na niebo. Tylko i wyłącznie przyjęcie zupełnie niezasłużonej Tobie łaski, jaką Bóg Ci daje przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, spowoduje, że będziesz miał do Niego dostęp. Ale to jest Twoja decyzja. Bóg dał Ci wolną wolę, a tym samym związał sobie ręce. Do końca Twoich dni na tej ziemi będziesz decydentem do Twojego życia. Tylko Ty możesz zdecydować, że dziś oddajesz swoje życie Jezusowi i że od dzisiaj On jest Twoim Panem. I tylko Ty możesz zdecydować, że jednak zostajesz w objęciach diabła. To zawsze będzie Twoja decyzja. Nie myśl sobie, że możesz decyzji nie podejmować. Dlatego, że brak decyzji już jest decyzją. Musisz mi wierzyć, bo jeżeli mi nie uwierzysz, skończysz źle, a ja chcę dla Ciebie dobrze. Chcę się spotkać z Tobą w niebie. Chcę, żebyś się narodził na nowo. Chcę, żebyś się narodziła na nowo. Chcę, żebyś stał się moim bratem i moją siostrą w Chrystusie. Tego chcę i tego sobie życzę. Ale to jest dostępne tylko i wyłącznie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przyjmij Go jeszcze dzisiaj do Twojego życia. Zawołaj imienia Jezus. Jeżeli cokolwiek w Twoim życiu dzieje się teraz źle, to wezwij imienia Jezus. On jest rozwiązaniem na każdy problem. Dzisiaj w swoim własnym pokoju powiedz: Jezus, o którym mówiła ta dziewczyna, nie znam Cię, ale chcę Cię poznać. A daję Ci 100% gwarancji, że On odpowie. Bo Bóg nie jest głuchy. On na pewno odpowie. Amen.